Witam serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy, czas wylosować zwycięzców mojego konkursu. Ja nie mam doświadczenia w przeprowadzaniu takich konkursów, jak również nie do końca ogarniam to przechwytywanie obrazu z laptopa i nie mam zewnętrznego mikrofonu, który mógł sobie podpiąć, tak więc po prostu nagrywam to wszystko aparatem. Następnie wezmę po prostu ten plik, bezpośrednio uploaduję na YouTube, nawet go nie będę wrzucał do edytora, tak więc możecie być spokojni, nie będzie tutaj żadnych cięć. Sam schemat, tak jak mówię, nie wiedziałem do końca, jak to zorganizować, więc podpatrzyłem od Flaminga z kanału Flaming Recycling. Przeprowadzę ten konkurs po prostu w ten sposób, w jaki Flaming przeprowadza swoje konkursy. Jednocześnie zachęcam do sprawdzenia jego kanału, tam już było kilka okazji do wygrania różnych ciekawych nagród i podejrzewam, że będą kolejne. Także, żeby nie przedłużać, bierzmy się do dzieła. Odpalamy film. Witam serdecznie. Kopiujemy link. I tutaj jest taka stronka Comment Picker. Wklejamy. Filtrujemy duplikaty. I teraz tak, tutaj trzeba wyszukać tekst. Wpisujemy irlandzki szlak. Get YouTube comments. ...160 komentarzy z tym hasłem zostało dodanych. No i losujemy. Również nie dawałem wam żadnej możliwości wyboru w nożyka, tak więc najpierw wylosujemy ten mniejszy nożyk grzybiarza z pędzelkiem. Klik. Paweł Słowiński wylosował. Pick another winner. A ten większy nożyk wylosowała osoba o niku GWOPNM. I teraz, jeżeli chodzi o finalizację, to zrobię to również w ten sposób, w jaki robi Flaming. Tak więc osoby, które zostały wylosowane, bardzo proszę o kontakt. Tutaj jak sobie wejdziecie na mój kanał, dacie informacje. Wyświetl adres. Proszę więc o wysłanie maila na adres szlak.ie@gmail.com z tego samego konta Google, z którego został dodany komentarz. No bo jak wiadomo, YouTube, Google i Gmail to jest wszystko jedno i to samo. Tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w tym moim pierwszym konkursie, mam nadzieję nie ostatnim. Zwycięzcom gratuluję. I ze swojej strony dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.